Witajcie w następnej Ale Degustacji, tym razem piwo z Walii. Przynajmniej po części, ponieważ jest to kolaboracja Tiny Rebel i Fierce Beer. Jest to Orange Mocha Frapp Stout. Orange Mocha Frapp Stout, czyli pomarańczowa mokka sfrapowana. I to jest stout, bardzo fajne. Żeby uśmiesznie, jest to nawiązanie do Zoolandera i jego ulubionego napoju. Składniki: woda, słód jęczmienny, słód pszeniczny, chmiele, oats, to płatki, nie wiem, yeast, czyli drożdże i laktoza. 7% alkoholu. Ok, no i więcej to nie napisali. Kapselek z logiem browaru na czerwonym tle i naokoło pisze, żeby się zbuntować przeciwko swoim zmysłom. No dobrze, po co mam się buntować, jak dobrze mi służą. Piwo jest bardzo, bardzo ciemne. Nieprzejrzyste. Kompletnie. Niewielka piana. Taka brązowa, z drobnych pężyków zbudowana, ale już zdążyła opaść. W aromacie tony mocnej, bardzo palonej kawy. Trochę kopiko, takiego cukierka kawowego. Leciutka nutka karmelu. Gdzieś coś może jakaś taka nutka chmielowo, jakaś niesprecyzowana. Jakby lekko ziołowa, ale może jest to i pomarańczowa czekolada, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo gdzieś daleko na samym dnie i nad wszystkim króluje kawa. Spróbujmy. Pięknie. Jest kremowo, jest bardzo zaokrąglono, jest tak delikatnie, ale goryczka z tej kawy jest niesamowita, mocna. Od razu. Jeszcze jest pomieszana z taką palonością samą w sobie, z taką spaloną skórką od chleba. No. I to, że tak powiem, przechodzi w drugie odczucie goryczki, dłuższe, no, ale w samej goryczce czuć takie akcenty chmielowe, takie właśnie lekko ziołowe. Troszkę nutek takich lekko kwaśnawych. Czuć laktozę zdecydowanie, jest takie fajne odczucie w ustach, zaokrąglone to chyba przez te płatki owsiane. No i gdzieś tam w środku odzywa się ta pomarańczowa czekolada. Ale naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, bo wszystko pokrywa kawa. Naprawdę bardzo, bardzo dużo kawy. A do tego jest właśnie ta troszkę mleka. No, można by powiedzieć, że takie frappé nieco. Bardzo przyjemne w odbiorze. Dosyć ciężkie, ale nie za ciężkie. Gdzieś tam w goryczce nawet można odczuć troszeczkę alkoholu. Chociaż w samym piwie jako takim jest bardzo ładnie schowane. Troszeczkę nieco tylko wychodzi w goryczce gdzieś. Takie nutki jakieś alkoholowe. I to wszystko. Naprawdę. Bardzo zaokrąglone. Bardzo delikatne. Jedwabiste takie. Aksamitne. Bardzo piękne. I bardzo gorzkie. Bardzo gorzkie, ale taką kawową goryczką. No, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że film się podobał, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwonniku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. No i Wasze zdrowie. Cheers!